This is Isla Sorna. You've got a larger landmass to deal with. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już myślałem, że gierkę wywaliło. O nie, kompa mi wywaliło. Au, dobra widzowie, nie pamiętam co mówiłem. Witam, a ten chłop mi ciągle coś gada, no. W kolejnym odcinku ja nazywam się Eryk Czechu-Czechowski i to jest mój najtrudniejszy challenge podobno. Wyjątkowo mi się to nie podoba. No ale dobra. No, coś tam sobie chłop pogadał i tutaj mamy jakieś rzeczy. Security Center. Strasznie dużo ludzi jest w Security Center, by the way. Ja nie wiem co ona robi, zgaduję, że chroni ludzi czy coś. Tutaj mamy Medium Power Stage, czyli ta większa wersja, wydaje mi się, zajebiście. Aku Center, no i git. I co my mamy tutaj robić? Mamy jakieś misje? No bo jakby, aha, potrzebujemy, no tak, jakby centrum ekspedycji i tak dalej, okej. Okay. No tak. No dobra, fajne to zbudowali, by the way. Jak ja widziałem chłopa, co on budował, to już mi się odechciało grać. Nie będę ukrywać, takie dziki to grają, że to jest, słuchajcie, szok. Dobra, w ogóle to najpierw to może zamiast tego research center i tak dalej przydałoby się porobić jakieś dinozaury. Tylko czemu moje dinozaury chodzą sobie na wolności? Ktoś mi to wytłumaczy, czy nie? Znaczy, ja rozumiem, ja też na przykład robiłem park jurajski, co będzie po tej jakby serii odcinków, po tej kampanii, będzie taki park jurajski, ale taki park, w sensie taka wyspa, a nie park właśnie, ale no chodzą selutki, no dobra, no i co? I co? Hotel? Pewnie, że hotel, co? Nie wiem, ja lubię głupie inwestować siano, a potem się martwię, że mówię, no jak to tak nie ma, jak to, co jest? Dobra, skoro tu jest hotel, to przy hotelu musi być konkretnie chyba fast food. Nie ma chyba lepszego rozwiązania. Albo jest lepsze rozwiązanie, o Jezu. Po co te są tu te kraty, no? Gościu, wydupcaj mnie z tym, że ładnie wygląda. Co mnie to obchodzi? Myk, tak, grubaśna droga musi iść, gościu. Pyk, 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 pyk. Dobra widzowie, żeby przyspieszyć tutaj gameplay, zamiast łapać te dinozaury i wrzucać je do klatki, zrobimy coś... Zagranie tak zwane 300 IQ, czyli nie będziemy ich łapać, przez co będą stanowić zagrożenie dla innych, ale za to zbudujemy więcej nowych. Genialne, co? I szybciej będzie mi się siano nabijać. Nie będę narzekać jak w poprzednich odcinkach na przykład. Nie ma siana, widzowie. Do kitu te wingerery. Ale zrobimy tu. Pyk. Dobra, jakiś fast foodzik dla gościa. Pyk. Gift shopik dla gościa. Pyk. Close shopping dla gościa, big. Bowling area dla gościa, big. Restroom dla gościa, big. O, widzowie, to ma być największy challenge. To ma być największy challenge, gro. To nawet nie będzie challenge'ik. Oh shit, here we go again. Aha, bo przecież, o kurwa, niedobrze. Widzowie, co ja zrobiłem? A zgaduję, że tu tego miejsca będzie za mało. Oberwał, oberwał. Kurwa, za drogo. Aha, ja nie to robię, ty. O, ostatnie to było zbugowane, ale... Przybix. Co jest w ogóle za dinozaur? O, wiedziałem, że to coś za łatwo, słuchajcie, idzie. To nie mogło pójść tak łatwo wszystko, widzowie. Oj, co jest? Halo. O, to jest ciekawe. Very nice, very nice. Może sobie taką dróżką tu pójdzie, żeby wszystko mi rozpierdolić. O kurwa. To, co? Nie, co tu się kurwa dzieje? Szybko, aku center trzeba naprawić. O Jezus Maria. O kurwa, szybko. Okej, okay. Czemu nie mam power? Aha, ta slot jest full. Nie możesz tu, gościu, tak chillować, no. Ciekawe, ile płacimy ludziom. O. Sporo. Pieniądze, że ja teraz muszę od nowa, bo nie wytrzymam. 600 nie mam. I co teraz, widzowie? I co teraz? Coś za łatwo było. Mam minus 73 tysiące. Co tu się do jasnej ciasnej dzieje? Który dinozaur jest danger to guest? A czemu to jest otwarte tak? Czemu to jest kurwa otwarte? Nie, niedobrze. Oni mi się waż, gościu. Czemu są wszystkie dinozaury biegają jak popierdolone? Nie masz szans, gościu. Ojeju. Ojejciu.
No nie wypłaca się do końca życia, widzowie, no. Tragedia jest. Vehicle Destroyer, no to wyśmienicie po prostu. No kurwa, czemu wszystkie te są zepsute, no? Co? Tego nie rozumiem. A czemu ten się wyrostał znowu? Co tu się dzieje? Jak tu expensive? No... No co, to reset wyspy, bo nie ma innej opcji, słuchajcie, że i reset wyspy. Challenge'ik. 12,5 tysiąca z fast fooda, a gra mi mówi, że to największy challenge ma być. No to jest ciekawe bardzo. 5,5 tysiąca z gift shopa. Skromne 12 tysięcy per minutę z tak zwanego closed shopa. Wyśmienicie. 15 tysięcy z bowling array. Fajnie. No to wyśmienicie. Tak. Fajnie, że z tych rzeczy zarabiam taki pitus, że to jest nie do pomyślenia. 13, skromne 13 tysięcy. Dobra, jest gites. Trzeba tu wykluwać tylko dinozaury nowe jakieś. Sukces rate'a dajemy. I tutaj powstanie nam... tyranozaur? Może być w sumie tyranozaur. Czemu by nie? Chociaż nie. Czy tak? O, to są lepsze. Chociaż nie są. To tyranozaur. Czy my zmieniliśmy tyranozaurowi skórę? Nie pamiętam, ty. Możliwe, że nie. Dobra, tak zrobimy. Niestety nie możemy go ulepszyć na maksa, ale... Znaczy, w teorii możemy, tylko chcę mieć 100% na to, że w istocie, słuchajcie... Aha, bo przecież... O kurwa, niedobrze. Widzowie, co ja zrobiłem? Chyba bardzo źle zrobiłem. Powinienem go złapać i tego dać. Ajajaj. Ty. Myślę, że taka ogromna ta mapa. Adding to the list. No problem. Nie był głodny i dlatego zabił. Nie wygląda na takie osoby, zabijał tego na beczki. Jak ich kolega Ceratosaurus. Jego kolega. No, trzeba mu wybieg osobny zrobić. Nie wiem, no, potrzebuje miejsca. A zgaduję, że tu tego miejsca będzie za mało. Tutaj? Coś takiego? Nie wiem, powinno być git chyba. Nie wiem, czy jakby... Jaka jest tutaj misja nasza? No to bo dalej... Aha, już wiem, jaka jest misja nasza. No, zrobić pitos i odkryć wszystkie dinozaury. Taka jest misja nasza. Okej. Okay. Aha, tu expensive, a nie, że nie mogę, okej. Okay. Ale przy takim pitosie to ja zaraz będę mógł. Oberwał. Dobra, git. Kurwa, za drogo. Trzeba poczekać. Dobra, zajebiście, wybieg został zbudowany. Teraz przydałoby mu się jakieś mięso dać, a to w sumie możemy zaraz. Dawaj mnie tu aku center. Ty, chyba w sumie chyba duże to wyspa jest, tylko jakby po środku jeszcze dali miejsce, no mogli dać po prostu. Zamiast tej górki jest tu miejsce i że jakby miał tyle miejsca, zajebiście by było. A nie, że na środku dałem tego. Aż mi się przypomniało, tutaj 51 tysięcy, a na poprzedniej wyspie minus 5. No nic. Gdzie lecimy? Gdzie nasz helikopter? Szybciej z tym lodziarnym, gościu. Ale ładnie wygląda, ty. Ma tu znak zapytania, pa. Widzisz? Ty, ale my się ona mamy, jejciu. To jest mój najtrudniejsze zadanie. Czekam tylko, aż tu będzie wielkie tornado i coś takiego, no nie? Bo nie wiem, gdzie tu te wyzwanie jest, jeżeli nie tu. Właśnie. Aha, ja nie to robię, tej lasa miałem usuwać. Wycinka drzewa. Dobra, i pierwszy raz będę dawał rybowe jakby jedzonko. Okej. Okay. Tu pływałem rymy. No ma to sens. Jest sens posiadany faktycznie. I mięsowe też dajemy? A, damy mu. Chyba duże to jest strasznie. Ta, duże to wciur jest, ale... Idzie szef. Witam szefa. Nie wiem, czy to jakoś się jego skóra nie zmienia za bardzo. W sensie... kolorystycznie. O, ostatnie to było zbugowane, ale... Wy widzicie to osiągnięcie. Mam very angry. O, jest 55 tysięcy, jest no power outage. Zajebiście. A jedzenie by mu się trzeba było zrobić. Dobra, trzymam kciuki, że on się dogada z velociraptorami, które teraz będę robić. Bo jak nie, to przybix. Co jest w ogóle za dinozaur? A wygląda słodko nawet. Tak sobie popatrzysz, co to jest z tej perspektywy. Jak taki konik, no nie? Konik, który chce cię opierdolić. Na co masz ochotę? Na ryby czy na mięso? O, na spanie. Śmęciony! Ale słodziak. Ten,
bardzo charakterystyczny ryk i nie będę ukrywać, że bardzo przerażający. W sensie chyba najbardziej przerażający ryk ze wszystkich, bo jest taki, nie wiem jak to określić, nie wiem, ale taki z takim, no, charakterystyczny, bardziej niż jej wszystkiej. O, wiedziałem, że to coś za łatwo, słuchajcie, idzie. Było wiedziane. To nie mogło pójść tak łatwo wszystko, widzowie. A my nie mamy Rangersów? Kurwa, nie mamy Rangersów. Oj. Rangersi muszą zostać tutaj stworzeni. Co jest? Halo. Szybko. O, to jest ciekawe. A to te ludzie chodzą, normalnie. Chillera. Myślicie, że kogoś wciągło tu i zabiło? Oj, współczuję wszystkim w hotelu. On się chyba zesrał. Very nice, very nice. Może sobie taką dróżką tu pójdzie, żeby wszystko mi rozpierdolić. Dobra, jako dzielny zarządca Rangersów muszę tędy pojechać. Witam, panowie dinozaury. Ale driftuje. Kurwa, jaka tu jest dobra fizyka. Patrzcie, jak to można driftować, gościu. O. Widzisz? Normalnie zdriftowany. O kurwa! To co? Nie, co tu się kurwa dzieje? Rangersi! Szybko, Aku Center trzeba naprawić. O Jezus Maria, Aku Center. Ale akcja, widzowie. A naprawi mnie to. O kurwa. O, to domyślam się, co tu się stanie zaraz. Widzowie, Aku Center, szybko. A task. Czemu one tu... Okej. Ciekawe bardzo. Czemu nie mam power? Wszystko powinno być git. Czemu nie mam power? Czy nie produkuje wystarczająco? 8, a to pewnie więcej, 10. O, trzeba zbudować tutaj. Dobra, nie jest najgorzej, widzowie. Takie rzeczy to jest w porównaniu do nudów, które się działy w poprzednim odcinku, to... I po odcinkach to... Tak, to jest, słuchajcie, tak zwana atrakcja. a nie nic złego. Dobra. Trzeba tym gościom powiedzieć, że tutaj nie można, gościu, sobie tego chillować. Aha, ta slot is full. Nie możesz tu, gościu, tak chillować, no. Trzeba tutaj cię sprzątnąć. Nie ma innej opcji. Ciebie też. Profilaktycznie. Ciekawe, ile płacimy ludziom. O. Sporo. Nie wiem, że ja teraz muszę od nowa, bo nie wytrzymię. Proszę, transport center. Dobra, transport center jest chyba za darmo czy coś. Okej, okay, mamy prąd, jest dobrze. Trzeba rangersom powiedzieć... Nie, trzeba rangersom powiedzieć, że tutaj trzeba naprawić. Tu 600 nie mam. I co teraz, widzowie? I co teraz? Tak myślałem. Coś za łatwo było. Co teraz? Mam minus 73 tysiące. Muszę poczekać, wydaje mi się. Ale jak poczekam, to chłop się zrespi, Tyrannosaurus, i powie, że on to pierdoli. Idziesz sobie, a tutaj coś takiego. I on nagle wstaje. Mówisz, ale fajna statua na środku. I chłop wstaje. Ciekawe na pewno. No, jest zarabianko powoli. Ale no, sporo wybudziliśmy. Czemu i Rangersi nic nie robią? Coś na pewno jest do roboty. A nie ma. No dobra. Wiem, co to jest do roboty. Trzeba tutaj transport team wezwać i przenieść tych bobów gdzieś tutaj. Najlepiej. Dobra, jest jakieś siano posiadane, więc tyranosaurus możemy przenieść. Wydaje mi się, że będzie git. Myślę, że rangersi wyrobią się do tego momentu. A, tu jest feeder. Dlatego ja nie mogę, tak? Aha. Dobra, tu sobie pykniemy tak, jak pykliśmy teraz. Tutaj trzeba prąda doprowadzić. Damy radę. Możemy, 2600 gości. Chyba damy radę. Velociraptora trzeba wykluć. Mam nadzieję, że nie stwierdzą, że świetnym pomysłem jest nadupcać się między sobą. Razem z tyranozaurem. Szczerze w to wierzę. Znaczy... A nie, tu nie ma szyby. Wiecie, szczerze, Velociraptor wydaje mi się, że on by sobie tutaj tak tyk, 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 tyk. I zjadł wszystkich ludzi. No ale okej, okay. Co ja się tam znam, prawda? Jakieś, co to jest w ogóle za informacja? Aha, że nie ma drogi, budynek, okej. Okay. Że nie działa chyba. Dobra, dzięki, działa już. Ale najpierw skupię się, słuchajcie, na dinozaurach, bo to było super ważne, żeby, wiecie, jakby ogarnąć to. No i też przydałoby się jeszcze jedną klatkę zrobić do tych innych dinozaurów. Poczekaj, poczekaj.
A to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe. Co tu się do jasnej ciasnej dzieje? On co strasznie lubi chillować z tymi. Mam nadzieję, że nie stwierdzi, że świetnym pomysłem jest teraz je zaatakować, dopóki mój helikopter... No nie dorobiłem niestety ściany, tak na to wygląda. No bywa, widzowie, bywa. Zdarza się i tak, nawet najlepszym. Ale najpierw tego i zdecydowanie najpierw tego. A tu po prostu przeniesiemy je, te dinozaury. Damy im wody, o to mi chodziło. Dzięki, działa. Ty, co to za szefy? Tak szybciutko? No to żeby się nie pomylić. Ten tu, ten tu, ten tu, ten tu, ten tu, ten tu. Id. Ale ekipa. Dobra, czas na poważne sprawy, między innymi Expedition Center. Expedition Center to jest ważna sprawa. Który dinozaur jest Danger to Guest? Danger to Vehicle? Ktoś ty. Kim ty jesteś, gościu? To to są zabawy. No to a tak, no. Przeniesiemy ich. Czy ile one? Mogą mieć 8 osób? Tak, mam normalnie grupę socjalną, więc oka mnie tu. Tak, do 9, czyli, a tam będzie 8 łącznie z tymi, więc tu zajebiście będzie. Tak, to są inne kolorowo, bo to są chyba jakieś szare, a te, a nie. Chyba takie same jednak. Dawać, dawać, bo ja się nie wypłacę do końca życia, jak będzie nam słabo iść. Dobra, mamy Expedition Center, zajebiście. Więc jest kopany, każdy dinozaur teraz będzie kopany. Dziwnie to zabrzmiało, ale okej. Od razu Research Center. New Research Unlock, no dobra. Od razu też rzeczywiście Fossil Center, bo nas stać. Myk, no. Hit. Dobra, i tu jeżeli rozumiem, to powinniśmy mieć wszystkie researche, czy coś? Poczekaj. High capacity version to needs resupply less frequency. O, proszę. Znaczy to nam się nie przyda, bo ogólnie jakbym brał to już, jeśli chodzi o resupply, to słuchajcie, odnośnie to, a nie, to nie odnośnie poprzednich odcinków, tylko odnośnie kolejnych odcinków, to już mówię trochę w przyszłość, ale to będą udało mi się znaleźć kody, więc będą kody używane, ale oczywiście w dobrym tym, no, musicie zobaczyć kolejne odcinki, to się dowiecie, o co chodzi. Pytanie jest, czy w Research Center mogę jakby znaleźć więcej Research Center, czy coś, no. Nie mogę, dlaczego? Unlock condition incomplete. Nie rozumiem. Dobra, no to widzowie, spróbuję odblokować to oczywiście, co się nam uda odblokować. Nie wiem, czy to będzie wszystko. No taki jest cel, no ale... Bo problem, słuchajcie, pojawia się wtedy, kiedy próbuję sobie wejść na... Że gra blokuje nam i nawet jeżeli odpalę sobie nie kampanię, a osobną mapę, to nie jestem w stanie, słuchajcie, wszystkich... naprawdę wszystkich tych zrobić. Wszystkich mi dinozaurów, bo gra mówi, gościu, albo odblokowujesz to, albo nie masz. No i nie mam. I nie mam widzowy. Więc może trzeba to, może są jakieś hasło, kody, coś, ten, cheaty, wiecie o co chodzi. Mam taki program. Tam, bo chodzi o to, żeby, bo w kolejnym odcinku, to już zapowiem, w kolejnym odcinku, moi drodzy, w kolejnym, w każdym razie jakoś niedługo, po tej, powiedzmy, serii, której teraz nagrywam. A czemu to jest otwarte, tak? Czemu to jest, kurwa, otwarte? Ty, co tu się, kurwa, dzieje? Nie, niedobrze, znowu. Ani mi się waż, gościu, ani mi się waż, ani mi się... Czemu sobie wszystkie dinozaury biegają jak popierdolone? Prawo, lewo, lewo, prawo, co tu się dzieje, no? Albym chciałbym w skórze, na chwilę chcę być w skórze tych rangersów, naprawdę. Gościu, blokuję ci drogę, nie przejdziesz. Nie masz szans, gościu. O kurwa, żartowałem. Ojeju. Ała. Ojejciu. No nic, z jakiegoś powodu postanowiły się wydostać, nie wiem czemu, ale bo nie ma czemu, no nie wypłacę się do końca życia, widzowie, no. Tragedia jest. Vehicle destroyer, no to wyśmienicie po prostu. To se pośmieszkowałem tutaj. No kurwa, czemu wszystkie te są zepsute, no? Ktoś mi powie, co tu chodzi? Co? Rozumiem, że to jest jakiś, kurde, dodali, że wszystkie zwierzęta są, kurwa, agresywne, czy coś takiego, tak? I dlatego będzie ciężko, no nie wiem. Ja se tu przyszedłem, słuchajcie, mówię tak, ale będzie bułka z masłem. Nie jest. Nie jest widzowie bułka z masłem. To jest zdecydowanie nie bułka z masłem. Atakuj. Znaczy, dobra, tyranozaur na szczęście uśpiony. Więc to w porządku informacja. Tylko czemu one... Tego nie rozumiem. Czemu tu się... Czemu one się ciągle wydostają? No, gra stwierdziła pewnie, że... A czemu by nie? No i się wydostałem. Nie wiem. Tu jest martwy. To jest...
A czemu ten się wydostał znowu? Co tu się dzieje? Dlaczego? The fuck? Jak tu expensive? No... No co, to reset wyspy, bo nie ma innej opcji, słuchajcie. Niżej reset wyspy. Nie ma innej opcji niżej reset wyspy. No nie okiełznam tego. No niestety widzowie, resecik. No nie ma szans, mam minus 500 000, no. I dinozaury w postaci velociraptorów biegają sobie po całej mapie, no. I bez szans, słuchajcie, bez szans. No niestety. Dobra, robię, słuchajcie, reset, więc no to by było na tyle dzisiaj niestety. Polegliśmy, nie dam rady. No pewnie jakbym tu siedział przez 3 godziny, to by mi się udało. Natomiast cholernie mi się nie chce. Zrobimy drugie podejście po prostu w następnym odcinku już jutro. Czyli to o tym mówiłem, o czym mówiłem, czyli że tam cheaty i tak dalej, to będzie taki, to jest taka, że wyspa i robimy taki ich własny jakby wyspa. No zobaczycie pewnie w następnych odcinkach, więc no, nie że cheatuję czy coś. Dobra, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję, bo my widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są, moi drodzy, codziennie. Miłego dnia oraz miłej nocy. No wreszcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.